Służba Kontrwywiadu Wojskowego to jednostka specjalna zajmująca się zagrożeniami dla obronności kraju. Przeprowadzają śledztwa, zatrzymania czy zbrojne akcje kontrterrorystyczne. Kontakt! W laboratorium medyczno-wojskowym wymyślono innowacyjny środek przed bronią chemiczną i biologiczną. Od tej pory na froncie, gdy dojdzie do wybuchu ładunku chemicznego, wystarczy, aby żołnierze połknęli jedynie jedną tabletkę, zamiast noszenia całych skafandrów. Badania były ściśle tajne, a jednak mimo to zagranicznym siłom specjalnym udało się odbić ładunek. Strzelcie koniecznie łapę w górę i suba, i zaczynamy. Podjeżdżamy już na miejsce, widzę, że tutaj żandarmeria wojskowa zabezpieczyła cały teren. Jak widzicie, żadne auta tutaj nie jeżdżą, żadnych tutaj ludzi nie ma, ponieważ w promieniu kilometra od tego miejsca w ogóle jest zakaz wstępu dla cywilów, żeby jak najmniej odkryli. Najgorsze, co tutaj się stało, to nie jest to, że zabili nam 15 chyba z tego co pamiętam funkcjonariuszy, dokładnie wojskowych, tylko to, że ładownia ze specjalnym ładunkiem została wykradziona. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to jest nowy wynalazek i on nie jest jeszcze do końca sprawdzony, więc nie wiadomo co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak z nim, nie? Żandarmeria wojskowa zabezpieczyła nagrania z kamer znajdujących się w kolumnie. Jak widzicie, tutaj jeszcze przez te główne skrzyżowanie przejechały kolumny bez problemu, ale to co zatrzymało ostatecznie konwój znajduje się w tym miejscu, przyjrzyjcie się dokładnie. Patrzcie, samochód zajechał drogę przedniej części kolumny. Tutaj też będzie z tej strony dobrze widać. O, tutaj patrzcie, są te osoby, które zaatakowały. Ciężko będzie ustalić, ile dokładnie osób zaatakowało, ale mi się wydaje, że po dwa w jednym aucie. Tu jeszcze możecie zobaczyć siłę ognia, którą zostali nasi żołnierze poranieni. Wiadomo było, że atak został przeprowadzony przez świetnie wyszkolonych ludzi. Sam fakt braku ofiar po ich stronie potwierdza ich zdolności. Przyjrzyjcie się teraz dokładnie tej akcji, którą zobaczycie. Tutaj najlepiej chyba widać. Zobaczcie, że auto jest bez kierowcy. I się spytacie teraz, jak to zrobić. To auto nie musi być jakoś elektryczne i jakoś się zaprogramować. Wystarczy, że położycie na gazie cegłę. To już było w Szybkich Wściekłych taki trik zrobiony. Ktoś musiał położyć tą cegłę, zobaczcie. A tutaj totalnie nie widać żadnej osoby. I ten samochód znajduje się tutaj i został dokładnie przeszukany, ale totalnie nic w nim nie znaleziono. Jest na polskich blachach, wszystko z nim w porządku. Samochód oczywiście został skradziony dzień temu. Widać, że dobrze skoordynowana akcja. No i wtedy, gdy te auto stąd zajechało drogę konwojowi, konwój, zobaczcie, tutaj idealnie się ustawił. To znaczy pierwsze i ostatnie auto broniło całej kolumny, a dwa rosomaki blokowały dostępu do głównego pojazdu. No ale dobrze, tutaj przygotowali się atakujący i zajechali akurat z tej strony, gdzie tutaj nic totalnie nie było. A po paru minutach znaleziono bardzo ciekawą rzecz na kamerach. Patrzcie, że to nie może być ptak, bo on stoi w miejscu, nie? Utrzymuje swoją powierzchnię. To było pierwsze zdarzenie. Drugie jest w tym miejscu. Tutaj dalej funkcjonariusze nic nie zgłosili, bo nie zwrócili uwagi na to. Spójrzcie chyba na to tutaj, nie? To tutaj jest, bo zobaczcie, że to jest ptak. Patrzcie, że on się rusza, a ten stoi w miejscu, nie? Zwróćcie uwagę. I do tej pory trudno było ustalić, co to jest, dopóki nie znaleziono trzeciego drona. Bo to wiemy, że to jest dron, spójrzcie sobie jak to wygląda, no to widać, że to jest dron. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie została nasza kolumna zaatakowana. To nie koniec znalezisk. 15 km dalej, na wyjeździe z miasta, na kamerach lokalnego sklepu widać było uciekające trzy auta. Ostrzelane auta, dokładnie takie same jak podczas ataku. Ale to nie koniec, bo lokalna policja znalazła coś jeszcze. Jednostka policji znalazła porzucone, podpalone trzy samochody, zresztą niedaleko. Przyjąłem, udajemy się pilnie na miejsce. Dobra chłopaki, wsiadamy, siadamy. To na pewno są, słuchajcie, jacy specjalsi, jakieś naprawdę służby specjalne z jakiegoś obcego kraju, bo oni dokładnie przygotowali tą akcję. I to widać po tym. Ale słuchajcie, jak oni ukryli te pojazdy, skoro tak szybko znaleźliśmy? Pół godziny po całej akcji znaleźliśmy auta. Strażakom przed chwilą udało się zgasić też... A nie, tam widzę, że jeszcze się pali. Dogaszają auta. W każdym razie powiedzieli, że bardzo dużo tutaj benzyny było wylane, więc dokładnie to chcieli spalić, no ale to już w środku na pewno nic nie znajdziemy. Znaczy, no wiadomo, wyślemy tutaj techników, żeby czegoś poszukali, jakichś odcisków palców, ale oni na pewno w głupi sposób by się nie wydali. To na pewno musi być dobrze przygotowana akcja. Patrzcie, że w ogóle to jest wszystko na polskich blachach robione. Specjalnie, żeby zatrzeć ślady, nie? Potwierdzam, znaleziono trzy auta tutaj. Znaleźliśmy też ślady motorów, które podążały w kierunku za miasto. Przyślijcie jakieś służby, które będą za tymi śladami opon, prawdopodobnie to są motory, podążały. Może uda nam się dzięki nim dotrzeć do ludzi, którzy to zrobili. Przyślijcie techników na miejsce, żeby przebadali te auta i policję, żeby obserwowała tutaj miasta niedaleko tego zdarzenia. Być może mieszkańcy zanotowali jakiś wybuch, bo raczej był duży, nie? Tutaj możecie zobaczyć ślady tych samochodów, które tu jechały, cyk i cyk. Podczas gdy policja przyjechała na miejsce, aby zabezpieczyć znalezisko,
Straż Graniczna poinformowała, że niedaleko granicy turysta znalazł znalezisko, które na pewno nas zainteresuje. Co to takiego było? Zaraz się przekonacie, jednak jeszcze znaleźliśmy coś w tym miejscu. Oni jadąc tymi samochodami musieli w to uderzyć, czyli musieli uciekać z dużą prędkością. Wiecie, i to może być czysto przypadkowe, ale to już pokazuje, że oni albo się spieszą, i wiadomo, no w takiej sytuacji, ale też oni nie są za dobrzy za kółkiem, czyli trzeba szukać jakichkolwiek śladów, bo widzicie, że oni tak jak na przykład strzelać potrafią, to już kierować do końca nie potrafią. Znalazłem patrol i prawdopodobnie to jest ten, choć nie chyba, tylko na pewno, bo tutaj widzę te króliki, które nam zgłaszali. Dobra, podejdę i spytam się, o co chodzi. Dzień dobry. Mężczyzna wybrał się na noc na biwak na tym terenie. Gdy wracał z rana, zauważył przejechane króliki. Poinformował o tym straż leśną, która widząc, co się stało, przysłała kolejne jednostki na miejsce. Czyli ten turysta nie widział, ale wiedział, że tutaj ktoś przejeżdżał. Czy nie jest w stanie potwierdzić nam, że to były na pewno motory, ale tak, po pierwsze, zobaczcie, że tutaj są ślady, będzie trzeba ustalić te ślady. Te są jeszcze nowe, tutaj widać straży, która tu parkowała, ale tu jeszcze zobaczcie, że nie wiem, czy da radę pokazać, ale patrzcie, tutaj są ślady, które ledwo co widać, czyli widać, że już to był dłuższy czas temu, te motory tutaj przejeżdżały. Choć z drugiej strony nie tak dawno, żeby one nie znikły. I co jest jeszcze najlepsze, słuchajcie? Kilka godzin przed tym, co się stało, padał deszcz. Czyli mamy potwierdzone nie to, że to na pewno były tutaj te osoby, które uciekały, że tędy przejechały, ale mamy niemal potwierdzone to, że mniej więcej w tym okresie, gdzie to się stało, czyli ten napad cały został przeprowadzony, te króliki tutaj zostały, no, przejechane po prostu, nie? Czyli to mogło się stać, nie wiem, dosłownie jakieś pół godziny temu, bo tutaj jest tyle piachu, że wystarczy i tak bardzo ten teren jest podatny na wiatr, że wystarczy, że wiatr parę razy zawieje, już te ślady są mniej widoczne, nie? Policja coraz bardziej zawężała teren poszukiwań i zaczynała deptać po piętach zamachowcom. Niewiele później znaleziono kolejne miejsce, które coraz bardziej naprowadzało SKW na rozwikłanie tej zagadki. Pytanie jednak pozostawało, kto nas zaatakował? SKW podjechało na miejsce, gdzie doszło do zderzenia jakichś motocyklistów z drzewem. Trop wskazywał na to, że byli to ci sami ludzie. Teren poszukiwań został okrojony do promienia raptem kilkunastu kilometrów. Ja widzę po śladach, że to jest tutaj. Jest jeden, drugi, trzeci ślad, zobaczcie. Zaraz podejdziemy do tamtego drzewa, gdzie to się stało, ale spójrzcie tutaj na ślady. To są ślady zostawione przez nas, ale spójrzcie na te ślady. To jest na pewno zostawione przez motor. To jest zostawione przez motor i to jest zostawione przez motor. I widzicie, jak one tutaj przecinają? Czyli tak jakby one bardzo szybko, te motory, jechały stamtąd. I albo coś tutaj wyskoczyło, bo tutaj chodzą zwierzęta, więc to nie jest jakieś trudne, żeby tutaj jeleń wyskoczył. Albo po prostu tak szybko jechali, że się gdzieś tutaj w jakąś dziurę wjechali i patrzcie, że oni prawie uderzyli w te kamienie, ale nie uderzyli, przejechali 30 cm obok nich i spójrzcie, że oni pojechali tam wprost na drzewa, czyli tak jakby już utracili kontrolę nad pojazdem. A drzewo, na którym ktoś się rozbił, widać stąd idealnie, zobaczcie tutaj, ile krwi jest na nim i widać, zobaczcie, że, patrzcie, tu są ślady w ogóle i tutaj ten ślad znika. Czyli tak jakby on się gdzieś tutaj w tą, na tej dziurze jakby zatrzymał, jakby ten motor w tej dziurze został albo przefiłkował i tutaj sam jakby ten facet uderzył o to głową. Tam moi funkcjonariusze jeszcze na drzewach znaleźli coś jeszcze, ale już słyszycie, że jedzie inna jednostka policji i zaraz wam powiem dlaczego. Nie znaleźliśmy ciała, to jest najważniejsze, więc osoba, która tutaj uderzyła w to drzewo, przeżyła i jechała dalej. To jest Straż Graniczna, widzę na miejscu. To Straż Graniczna z psem jeździ? Teraz bardzo ważna informacja, coś co nam bardzo ułatwi śledztwo. Dlaczego nam był pies policyjny potrzebny? Drugi z tych motocyklistów, którzy przejechali mniej więcej taką drogę, uderzyli w te drzewo. Kawałek ubrania mu się tutaj podarło i zostało na patyku. Dlatego ten pies, już słuchajcie, zaraz mu podamy te ubranie i za pomocą tego psa po prostu spróbujemy wyszukać kierunek, w którym oni pojechali, tylko wiadomo, że jak ktoś wsiadł na motor albo co najgorsze do auta, to już pies tego nie wyczuje. Dobra, więc niech pies szuka. Pies policyjny nakreślił drogę, którą uciekali przestępcy. Teren poszukiwań coraz bardziej się zwężał, co dawało służbom większą szansę na znalezienie czegoś w lasach. A pies, idąc po tropach, zaszedł do tragicznego miejsca. Poinformowano o tym SKW, o tej masakrze. Dojechaliśmy na miejsce, to jest to ciało, które spadło i reszta ciał jest gdzieś tam na górze. Sprawdźcie jego tętno, a ja, słuchajcie, podejdę, o, tutaj, patrzcie, kolejne cztery ciała. I patrzcie, że one wszystkie się tutaj zsuwały, czyli one były zabite gdzieś jeszcze wyżej. Ten się jedynie chyba nie zsunął. Teraz, co tu się mogło stać? Chwilę tutaj stoję i myślę i wiecie, co ustaliłem? Jest tutaj pięciu z sześciu osób, które zaatakowały, czyli tak jakby ten jeden się pozbył tych wszystkich. I teraz, dlaczego on się tutaj mógł pozbyć? Oni jechali tędy i on tutaj kazał im się zatrzymać. Oni się wszyscy zatrzymali i on później ich wybił. I to jest jakby niemal potwierdzone. Tylko dlaczego ich wybił? Czy coś nie poszło zgodnie z planem i on wiedział, że dużo lepiej sam sobie poradzi niż z nimi wszystkimi? Czy może zaczęliśmy tropić już bardzo blisko nich i po prostu on, aby nas w tym miejscu zatrzymać, to zrobił?
zrobił, bo wiadomo, że teraz większość poszukiwań skupi się w tym miejscu, a nie gdzieś dalej, gdzie on uciekł. I to był bardzo dobry trop. Facet prawdopodobnie zrobił to, by kupić sobie trochę czasu i myślał, że służby skupią się na tych ciałach, a nie na nim. Po kilku dniach poszukiwań funkcjonariusze SKW określili miejsce, w którym na pewno ukrywa się atakujący. Akcja, którą właśnie mieli przeprowadzić, była bardzo niebezpieczna. Co zrobił z ładunkiem, jak zdążył się przygotować na możliwy atak po 3 dniach, ile było osób w środku i ile z nich to jacyś zakładnicy. Nie było wiadome nic oprócz tego, że trzeba zneutralizować ten cel. No jesteśmy właśnie, widzowie, w grze Ready or Not, gdzie dokonamy ostatniego ataku na tą osobę, która wykradła nam całe te badania. Jesteśmy w 4-osobowym zespole SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dobra, przygotowujcie się i tutaj po cichu, tarcza iść pierwsza. Na wszelkie okna uwaga i też na pułapki, patrzcie pod nogi, żeby jakiś pułapek nie było. Przód czysty z tego co widzę, są jakieś schody, sprawdźcie czy tam nic nie ma, ale nie wchodźcie na razie. Samochód się pali. Nie podchodźcie do takich miejsc, zobacz tutaj te wejście co tutaj jest. Drzwi mamy. Dobra, lusterko, patrz drzwi. Sprawdzę ja? Tak, tak. Brak pułapek żadnych podejrzanych obecnie. Tarcza, chodź pierwszy, ja ci uchylam te drzwi. I ty od razu wchodzisz. Tylko po cichu, nie strzelaj, jeśli nic nie zobaczysz. Tak jest. Słuchajcie, jakieś dziwne pomieszczenie. Idźcie na lewo. Dwa tylne osoby na lewo. Uważaj, bo to są jakieś druty. Nie pokaleczcie się tutaj o to. Tutaj czysto, uważajcie na drzwi. Ktoś otwiera drzwi. Uważajcie. Dobra, pilnuję drzwi. Nie, ale nie wychodźcie sami tak. Tarcza, pilnuj pleców, bo tam są kolejne drzwi. Tu widzę, że jest jakieś w ogóle laboratorium. Patrzcie, że to są jakieś wzory chemiczne. Dobra, uwaga tutaj, żebyście nic nie pobili, bo tutaj mogą być te tabletki, które nam ukradli. Słuchajcie, widzę, tutaj są jakieś ładunki wybuchowe. Uwaga, patrzcie pod nogi i patrzcie na ładunki właśnie. To są jakieś kwiaty w ogóle. Ja nie wiem, co oni tutaj robili z naszymi badaniami. Tutaj nikogo nie ma, na prawo są schody w górę. Możliwe, że tam znajduje się jakiś podejrzany. Dobra, uchyl drzwi i niech tarcza wchodzi pierwszy, ja drugi. Tak, to, coś na górze. Słuchaj głosy! Idziemy, idź na lewo, ja prawo patrzę. Lewo czysto. Korytarz! Dobra, przejmij, wchodź przede mnie. Kontakt! Cofaj do tyłu. Odchodzi! Suspect down! Kurde, dobra. Leży. Dobra, to cofajcie się na razie, ja tu obserwuję. Ja tu mam drzwi całkowicie ten. Wiecie co, czekajcie, wejdziemy tędy, co ja jestem. Chodźcie tutaj ode mnie. Co tu się znajduje? Patrzcie, że tu jakaś osoba jakby zabita. Tutaj są kolejne jakieś wzory chemiczne. Ej, to jakaś musi być grubsza akcja. Skąd strzają? Z góry. Dobra, to na razie nie ma schodów. O, jest u mnie. Leży. Jesteście obok nas, sprawdźcie te drzwi tutaj mirrorgunem. Pierdziele, widzowie, patrzcie, co tu się znajduje, w ogóle dzieje. Nie, czysto, ale co tu się znajduje? Uwaga na te wszystkie kolce. Ja pierdziele. Co oni robili z tymi badaniami? Chodzę góra, schodami. Dobra, jedźcie. Jeden nasz leży. Kto leży? Gdzie jest? Tu na dół, za tobą. Jak on zginął? Nie wiem. Postrzelony. Postrzelili go. Skąd się? Ktoś tu jeszcze jest. Dobra, chodźcie na górę, idziemy schodami po cichu. Tam są drzwi uchylone, uważajcie. Dobra. Rodzi czysto. Dobra, przejdź przez te drzwi, co są tu uchylone. Czysto tu mi się wydaje. Na prawo idź od razu. Tarcza niech idzie pierwsza. Obserwuj plecy, G. Czysto. To skąd nas dostał? Tu musi być jeszcze jakaś inna osoba, to jest niemożliwe. Tu są drzwi, ale co? Co tu jest? Chyba dobrze. Gdzie masz? A tutaj. Dobra, to wyważaj. Wyważ. Ładunkiem wybuchowym? Wiesz co, nie używajcie tutaj ładunków, bo tam są na dole... Sami wiecie co. Czysto, nic tu nie ma! Można powiedzieć, że funkcjonariusze walczyli z cieniem. Nikogo nie mogli znaleźć, a co chwilę słyszeli jakieś podejrzane odgłosy. Ja pierdzielę. Uwaga na te... Cicho, to wy przeładowywaliście broń? Nie. Słyszysz? Słyszę. Na górze albo na dole. Powoli. Czysto. Słyszę jakieś dźwięki. Słyszycie tak? Bo jakieś szczenia. Pies tutaj biega? Tak, coś jest, coś na górze mi się wydaje. Ja mam kontakt ze schodami, sprawdźcie całe to pomieszczenie, całe to piętro. Tu czysto byliśmy. Faktycznie mi się wydaje, że jakiś
Jest, tutaj. Już jest czysto. Czysto już będzie, już cały dom jest czysty, zaznaczyłem wszędzie. Wszyscy no trzykrotnie sprawdziliśmy. Gdzieś, ale gdzieś jeszcze musi być jakieś pomieszczenie, skoro ten nie ma szans, szczeniak. Już koniec jest. Cicho. Nie ma szans, nie, już koniec jest. Dobra, wynoście w takim razie ciało naszego. Może uda nam się jeszcze go odratować. Ja was będę asekurował. Nie ma pulsu, nie ma szans. To co, wzywam wsparcie, żeby przyjechali. Dobra widzowie, w takim razie tutaj zaraz przyjedzie całe wsparcie. Wszystkie wydziały kryminalne, jakieś... Będą robili wszelkie zdjęcia, jakieś wydziały narkotykowe, bo też widzieliście w środku, co się znajdowało w tych laboratoriach. I sprawdźcie, że tutaj są jeszcze w ogóle jakieś wiele innych rzeczy. Też trzeba, nasza policja musi po prostu przypatrzyć, czy one nie są odpowiedzialne na przykład za jakieś inne zamachy, tak? Bo widzieliście, że naprawdę tutaj były chore rzeczy powypisywane. W takim razie ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Napiszcie waszym zdaniem, jak nasz funkcjonariusz zginął, czy od pułapki, czy po prostu wcześniej został zabity i my nawet nie zwróciliśmy na to uwagi. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę za ten odcinek, bo wyszedł mega kozacko. No i do następnego, siema. No i cześć.